Hej, dzisiaj Was zapraszam na tak zwany before, after. Zabieram Was w przeszłość i w teraźniejszość. Pokażę Wam, jak Kacper funkcjonował kilka lat temu, a jak to wygląda teraz. No, żeby nie być gołosłowny, właśnie dlatego powstał ten film. Także zapraszam na porównanie. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj taki test porównawczy. Też to zabrzmiało. Słuchajcie, dzisiaj takie porównanie before after, czyli jak to wyglądało u Kacperka na początku, nie? Pokażę Wam takie filmiki sprzed 5-10 lat, jak on się bawił, jak się zachowywał. No, nie mam tego za wiele niestety, ponieważ nie nagrywałem jeszcze wtedy żadnych vlogów, więc nie kręciłem, a zresztą nie miałem, że tak powiem, głowy skupiać się na kręceniu filmików, wychowując i lecząc dziecko autystyczne. No, kto by o tym pomyślał, to ostatnia rzecz w sumie, to ja tak uważam. No ale jakieś tam filmiki mamy, także pokażę Wam młodego, jak teraz funkcjonuje i będę tak, że tak powiem, przeskakiwał takimi ujęciami do przeszłości. Będziecie sobie mogli mniej więcej zobaczyć. No zapraszam do filmu, mam nadzieję, że się spodoba. What's your name? Kasper. Full sentence. My name? My name is Kasper. How was your day today? Good. Good? What did you do? Fun. Fun? Just fun? Mm-hmm. Kasper, who is your best friend? Dennis and someone else? Mm-hmm. Don't be ashamed. There is no reason to be mm-hmm. ashamed. A teraz przenosimy się w przeszłość do roku 2013. Gdzie ty tu wyszłeś, Kasper? What's your plan for today? What you gonna do? Shop. What you gonna do after play. Shopping? Kasper, don't play. Be ashamed. There is no, just play on. Play what? What play? PS4. PS4. Just PS4? Mm-hmm. Just ship it though. Just ship it to me. Ship it to me. A co zrobimy na obiad dzisiaj? Nie wiem. Co chciałeś na obiad? I said nothing. Nothing? Nie będziesz nic jadł? Don't know. You don't know? Tak, ale Dyson... Jak sami widzicie, Kacper nie pokazuje pełnego potencjału. Po prostu bardzo się wstydzi. Tak jest generalnie. No teraz twierdzi, nie. Że nie. Teraz cicho spróbujemy go złapać podczas zakupów. Wstydzi się bardzo. Nie. Ale jest kochanym chłopcem, nie? Jest synkiem, tak, jest synkiem. A daj pieska na tym, na krzesełko. Połóż tam pieska na krzesełko. Które weźmiemy, mamie, płyn do prania? Which one? To. Będzie się ten mamie podobać? Mm-hmm. Smell it. Smell good, gold. What's your opinion? Gold. Gold? Tam położę to obrotowe. Nie wiem, gdzie to są takie. Połóż tu pieska. Połóż tutaj, tutaj, Kacperku. Ostre. But why did she bought it? Co? Why did she buy it? No, it's not true. Czekaj, when he was old. No, check. I not see it. Pomiędzy poszczególnymi ujęciami jest 8 lat, ale także widzicie, jakie efekty osiągnęliśmy na przestrzeni 8 lat. To nie jest to, że zaczęliśmy terapię w wieku 5 lat, tylko po prostu w wieku 5 lat wszystko razem po prostu zaczęliśmy bardzo intensywnie łączyć te wszystkie terapie konwencjonalne i niekonwencjonalne. Także na filmikach widzicie, jakie efekty zostały osiągnięte w naszym przypadku w przeciągu 8 lat. 8 lat temu jakby... Amasz! Tam piłka! Amasz! 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 Było, a jak jest teraz? No to poszukaj brokoli. Zjemy brokoli dzisiaj, tak? No to ale na to nie use ten. Ten jest niedobry. Bo to jest gardens? Gardens, ten jest niedobry. Tego nie lubimy. No to nie use. Poszukaj zielony groszek.
właśnie taki film chciałem dla was nagrać, żebyście po prostu widzieli, że nie jestem gołosłowny, że te wszystkie nasze motywacje i te inspiracje to nie są po prostu tylko tak wyssane z palca, tylko naprawdę nasza historia to historia sukcesu i myślę, że warto się tym dzielić. Oczywiście muszę to powiedzieć, że te filmy nie stanowią obietnicy, że wy osiągniecie takie same efekty. Muszę to powiedzieć, bo na YouTubie trzeba mówić oczywiste rzeczy. Mam nadzieję, że uda wam się osiągnąć jeszcze lepsze efekty w leczeniu dzieci autystycznych. My motywujemy, inspirujemy. Niestety nie możemy niczego obiecać. Po prostu pokazujemy naszą historię, jak to u nas wyglądało i pokazujemy, że na pewno warto jest walczyć. Także życzę wam powodzenia i trzymajcie się, nie poddawajcie się. Co chciałeś? No, nic. No niestety nie mogę wam pokazać filmów, gdzie Kacper zachowywał się właśnie w taki sposób charakterystyczny dla bardzo zaburzonego autystyka, czyli jakieś agresje, napady furii. No po pierwsze, no w takich sytuacjach nie miałem głowy w ogóle, nie mieliśmy głowy do tego, żeby kręcić. No w tym momencie po prostu zajmowaliśmy się, rzucaliśmy wszystko, co mieliśmy w rękach i zajmowaliśmy się uspokajaniem Kacperka, także no nie było, że tak powiem, w ogóle głowy na to, żeby w takich sytuacjach kręcić filmy. Poza tym, no to było już parę lat temu, gdzie technologia jeszcze nie była tak rozwinięta, nie mieliśmy dobrej jakości telefonów ani aparatów, nie mieliśmy szybkich przede wszystkim telefonów. Teraz jest to zupełnie inaczej, biorę szybko telefon, nagrywam. No ale myślę, że na tych ujęciach z 2013 roku widzicie pięciolatka i widzicie pięciolatka zachowującego się tak jak półtoraroczne czy dwuletnie dziecko. Także mniej więcej macie zarys tego, że jak to wyglądało w naszym przypadku. No. Także no, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Proszę o like, komentarz, subskrypcję i udostępnianie. Dziękuję wam serdecznie. Pomóżcie w rozejściu się tego filmu, jak każdego innego. Zostawcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, żebyście byli powiadomieni o nowych filmach. Dzięki jeszcze raz.